Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam, tym razem prosto z Karpacza. Moim Państwa gościem jest Pani Iwona Bakspuńska-Olejniczak, dyrektor wykonawczy do spraw strategii i relacji inwestorskich PKN Orlen. Witamy Pani Iwono. Dzień dobry Państwu. Pani Iwono, jak inwestorzy, jak konsumenci przyjęli program Orlen w portfelu, czyli program lojalnościowy, jest zainteresowanie? Według nas zainteresowanie jest bardzo duże. Program uruchomiliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Niedawno uruchomiliśmy drugi filar programu, bardzo istotny, bo powiązany z edukacją Akademii Inwestowania. Na ten moment liczba członków naszej Akademii, naszego programu to jest około 1800 osób, z czego bardzo dużą aktywność widzimy naszych inwestorów, potencjalnych inwestorów na Akademii Inwestowania, czyli tych osób, które są zainteresowane pogłębianiem swojej wiedzy i korzystaniem z materiałów edukacyjnych. A muszę przyznać, że materiały są przygotowane w tak ciekawej formie, bo są w formie podręczników, webinariów, wideo, testów. Każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Na uwagę zasługuje też fakt, że przygotowane one są we współpracy z CFA Society Poland. W związku z tym jakość tych materiałów jest bardzo wysoka, więc uważamy to za mały sukces. A Pani Iwono, czy ci członkowie tego programu lojalnościowego rzeczywiście czują się lojalni w stosunku do Orlenu i tankują paliwo na stacjach i kupują produkty na stacjach Orlenu? Z tego założenia też wyszliśmy, przygotowując nasz program Orlen z portfelu, bo wiemy też z badań, iż akcjonariusz, klient jest dużo bardziej lojalny, częściej korzysta z produktów firmy, której posiada akcje w portfelu, częściej odwiedza stronę internetową, częściej śledzi wyniki. W związku z tym ta zbieżność, ta relacja jest bardzo duża. Posiadanie akcji w portfelu akcji PKN Orlen stanowi pewnego rodzaju poczucie własności, przynależności do dużej instytucji globalnej, która posiada bardzo dobre fundamenty finansowe, bardzo rozbudowany plan inwestycyjny, a przede wszystkim, co jest ważne, jest spółką o długiej historii, spółką dywidendową. Pani Iwono, nie jest tajemnicą, że wiele spółek mówi, nieważni są inwestorzy indywidualni, nas interesują głównie inwestorzy instytucjonalni, bo to oni dają kapitał i oni są ważni. To skąd pomysł w takim razie, aby uderzyć w stronę inwestora detalicznego? Inwestor instytucjonalny jest dla nas bardzo istotny, zważywszy na strukturę naszego akcjonariatu. Niemniej jednak w tym obszarze, można powiedzieć, osiągnęliśmy już najwyższy pułap, jeżeli chodzi o jakość obsługi, o jakość dostarczanych informacji, treści, ilość spotkań z inwestorami, naszej aktywności. Natomiast bardzo zależało nam na tym i zadawaliśmy sobie wielokrotnie pytanie, dlaczego aktywność inwestorów indywidualnych jest tak niewielka. Zresztą, jak wiemy, jest to aktualny problem rynku kapitałowego. Wszyscy borykają się z problemem, co zrobić i jak zaktywizować inwestorów indywidualnych. W związku z tym postanowiliśmy uruchomić ten program. Traktujemy go jako pewnego rodzaju misję, bo program składa się z dwóch części. Jedna część to jest część benefitowa, gdzie naszych akcjonariuszy, tych, którzy posiadają akcje w naszym portfelu, nagradzamy benefitami. I ja jeszcze tylko zaznaczę, że jest to program, który jest skierowany dla inwestorów indywidualnych w horyzoncie długoterminowym. A druga część tego programu to jest Akademia Inwestowania i to jest taka nasza, można powiedzieć, misja, którą sobie obraliśmy, a mianowicie szerzenie wiedzy na temat rynku kapitałowego, zasad funkcjonowania, bo uważamy, że podstawą pobudzenia tego rynku jest przede wszystkim edukacja i jeszcze raz edukacja. To będę takim adwokatem długoterminowych inwestorów indywidualnych i zapytam, bo kursy mogą się wahać na giełdzie. Jest BESA, HOSSA, są kryzysy globalne, wewnętrzne, ale ważna jest dywidenda. Czy członkowie, akcjonariusze mogą liczyć na dywidendę? Jak wygląda Wasza polityka dywidendowa? Tak jak wspomniałam, od 20 lat jesteśmy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Jesteśmy spółką dywidendową, od 6 lat wypłacamy dywidendę. Nasza polityka dywidendowa zakłada regularną wypłatę, oczywiście uwzględniając sytuację finansową. I w tym roku również rekomendacja zarządu jest taka, aby wypłacić naszą akcjonariuszom dywidendę. Oczywiście decyzja należy do walnego. To jeszcze zapytam, czy jest szansa, że w przyszłości będzie rosła? To znaczy, czy jest szansa, że będą się poprawiać wyniki finansowe PKN Orlen? Odpowiem na to pytanie bardzo dobre, a odpowiedź zmierza do strategii, którą mamy, którą realizujemy, do strategii, która jest, można powiedzieć, długoterminowa do naszego obszaru działalności, który jest zdywersyfikowany. I dlatego, iż działamy w segmencie downstream, upstream,
Zamierzamy rozwijać petrochemię. Jest to jeden z naszej największej inwestycji, program petrochemiczny, dlatego że przygotowujemy się do projektu budowy morskich farm wiatrowych. W związku z tym nasz rozwój, a zwłaszcza nasza aktualna sytuacja, PKN Orlen już dawno nie był w takiej dobrej sytuacji i nie miał takiej mocnej pozycji wzrostowej. W związku z tym, biorąc pod uwagę aktualnie dobrą sytuację PKN Orlen, projekty, które zamierzamy, rozwój, nakłady również na część związaną z innowacją. Myślę, że to będą kolejne dobre lata, a tym samym nasi inwestorzy będą zadowoleni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem była pani Iwona Baksmuńska-Olejniczak, dyrektor wykonawczy do spraw strategii i relacji inwestorskich w PKN Orlen. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.